Struna. Było ciemno, gdy obudziło mnie skrobanie do drzwi. Kinia, krzyknąłem ze złością. Daj sobie spokój, poczekaj do rana, nakarmię cię, przecież wiesz. Wyciągnąłem rękę, szukając Joanny, otworzyłem oczy. Odwróciłem się z brzucha na plecy. Poczułem dotkliwy ból. Krew z moich poranionych kolan skleiła mnie do powleczonej kołdry na łóżku. Kiedy je odrywałem, zabolało jak przy gwałtownym usuwaniu starego plastra z rany. Nie byłem w Nowej Hucie i to nie Kinia skrobała do drzwi. Byłem przecież w Moskwie. Zerknąłem na mrugające w ciemności cyfry zegara pod telewizorem. Dochodziła 12. Było ciemno, więc to musiała być północ. Podreptałem pośpiesznie do drzwi. Czułem stróżki krwi spływające z moich kolan. Chodzenie sprawiało mi ból. Dopiero teraz poczułem ślady rzucania mną o ziemię i podłogi w trakcie wydarzeń dzisiejszego poranka. To tak jak po samochodowej kraksie, żebra okazują się połamane i zaczynają boleć dopiero wiele godzin później. Gdy opadnie poziom adrenaliny i minie stres albo strach. Przed drzwiami stała uśmiechnięta dziewczyna ubrana w strój kelnerki z berlińskiego kabaretu. Miała czarny stanik, ciasno opinający jej opalone piersi. Była w wysokich szpilkach, a jej biodra zakrywała krótka czarna spódniczka przykryta na podbrzuszu białym, małym, trójkątnym, koronkowym fartuszkiem. W obu dłoniach trzymała ciemnozielone butelki z szampanem. Pan dyrektor poprosił mnie, abym zapytała, aby niczego panu u nas nie brakuje, powiedziała po angielsku, kokieteryjnie oblizując wargi.